Dzień dobry. Na tym filmiku pokażę Wam, jak rozpalamy kotły wyposażone w zapalarkę ze sterownikami z serii SKZP obsługującymi zapalarkę, czyli może być to SKZP-02 z modułem zapalarki lub SKZP-05. Tutaj mowa o kotłach oczywiście na ekogroszek. Jeżeli mamy wszystko skonfigurowane, podłączoną zapalarkę, to cała procedura rozpalania sprowadza się do naciśnięcia rozpal wygaś, rozpalanie, rozpal automatycznie. Sterownik najpierw wykonuje test ognia, to znaczy sprawdza, czy czasami nie jest już rozpalony kociołek. Kociołek bardzo długo utrzymuje żar w palniku, więc bardzo często wystarczy tylko sprawdzić, czy jest rozpalony. On to robi po prostu dmuchając i sprawdzając, czy wzrasta temperatura spalin. Jeśli test ognia nie wykaże rozpalenia, wówczas przechodzi do procedury rozpalania, czyli podaje sobie dawkę startową, którą mam ustawioną, czyli na ileś tam 10 sekund włącza się podajnik, zostaje załączona zapalarka i wówczas sterownik czeka, aż wzrośnie temperatura spalin o ustalony próg, najczęściej 3 do 5 stopni. No i wówczas przechodzi w tryb stabilizacji, czyli stopniowego rozżarzania ognia. W zasadzie to jest wszystko. Jeśli dobrze macie to skonfigurowane, sprawa sprowadza się do naciśnięcia jednego guziczka, tak jak przed chwilą widzieliśmy. Ok, ja teraz pauzuję, on był wygaszony przez kilka dni, więc na pewno w teście ognia nic nie wykryje, więc za chwilę przejdzie nam do rozpalania. Poczekamy chwilę, włączę ponownie kamerę, kiedy będzie już blisko rozpalenia. Test ognia się nie powiódł, ponieważ nie było żaru w palenisku i sterownik przeszedł do procedury rozpalania. Teraz podaję dawkę startową, pracuje podajnik, pracuje już wentylator i pracuje również już zapalarka. To, że pracuje zapalarka, możemy rozpoznać po tym czerwonym prostokącie tutaj przy symbolu obracającego się wentylatora. Jeśli jest czerwony, to zapalarka już pracuje, jeśli jest szary, została wyłączona. Także w tej chwili sterownik podaje dawkę. No i czekamy, aż wzrośnie temperatura spalin. Mamy 23 stopnie, on uzna, że się rozpalił. Ja mam ustawiony wzrost temperatury na 4 stopnie, więc uzna, że się rozpalił, jeśli temperatura spalin przekroczy 27 stopni. Także czekamy dalej. No jesteśmy na 8, prawie 9 minucie rozpalania. Kociołek długo stał, więc trochę mu to zajęło. O, właśnie przeszedł w stabilizację. Mamy spaliny 28, czyli już na pewno nam się rozpaliło. W naszym przypadku widzimy to również po tlenie, bo mamy podłączony analizator. Ok, czyli teraz on się stabilizuje, czyli stopniowo sobie zwiększa moc. W zasadzie rozpalanie mamy zakończone. Ja może pokażę Wam kamerą, spróbuję zbliżyć kamerę. Pokażę Wam, jak to wygląda w palenisku tuż po rozpaleniu. Mamy już ładny płomień, za chwilę on się tutaj nam rozżarzy, zwiększy moc. Bardzo fajna sprawa, nie trzeba używać podpałki, bardzo wygodnie i szybko.